No hello, tutaj Purpose jest ze mną! Yo, siemanko wszystkim, Dżingi z tej strony, witam was bardzo serdecznie. Tche Forest. Dobra. Ale mieliśmy fajną noc przed chwilą, nie nagrywaliśmy tego, a mogliśmy to nagrać, nie? No mogliśmy. Ale była rzeź? No bo tak nie ma to jak próba spania w centrum ich wioski. To tak, no ale próba zakończona generalnie sukcesem. No tak, wymordowaliśmy wszystkich we dwóch. No, ale jesteśmy we dwóch, nie ma Lightera dzisiaj, bo jest w szkole. Dokładnie, a my musimy zmuszać... I masz jakieś tam zawody. O, to życzymy powodzenia. W wyciąganiu czegoś z wody. No, dobra, dobrze nie w sikaniu na odległość. Nie, to miał w zeszłym tygodniu. No generalnie byliśmy zmuszeni nagrać troszeczkę wcześniej, także bez Lightera. Powiedz mi, gdzie to ten nasz domek i to w ogóle... Ty, a gdzie zepsułeś go już? On się sam psuje, jak się nim prześpi się tam trochę, bo on się... A to wspania. Psuje się. Dobra, tutaj masz jeszcze żarełko. O, ale ja pełny jestem, ty chcesz, żebym się pożegał, czy co? Ty już jesteś full? No? Co robimy tak właściwie? Bo trzeba byłoby się gdzieś przejść. Ja bym otworzył sklep z Coca-Colą. Tak, bo tutaj mamy zdecydowanie hurtownię, a to nawet darmo, z darmową dostawą. Także... No, liny, zobaczcie, nie mogę niczego podnieść, bo patrzcie, widzicie, wszystko wyrzucam, no. Ty, a tutaj zobacz, dalsza część tej wioski, chociaż nie, myśmy tu byli też. Ale tu jest pełno szmat jeszcze, jakbyś chciał. No ja pozbierałem właśnie, ja chodziłem przecież w nocy tutaj, zbierałem też. A nie, tu nie byłem tak no, daleko. No widzisz, no to tutaj jeszcze jest... Zobaczcie, będziemy mogli sobie uszyć nowe spodnie. Ta? No. To zobacz, jak ono się ciągnie tam. Ty, to taka, to faktycznie to musi być centrum tej wioski, a tutaj mają jakieś ten, posterunki. Podgrodzie. Wychodowe. No, podgrodzie, dokładnie. Ty, to się ciągnie i ciągnie, no zobacz. Dobra, chodź, zwiedzamy, zbieraj szmaty. Zbierasz te szmaty zbieram, wszystkie? Zbieram wszystkie. Cześć, a tutaj co to jest? Huba na drzewie, widziałeś? I co, można, huba, nie? Można ją ściągnąć? Nie wiem właśnie, czekaj. Nie można. No wiem, co to chubka, no. Chubka i krzesiwko. Ale fajne są takie huby, ja pamiętam kiedyś takie duże zbierałem i się fajnie suszyło. Ty, a gdzie się... Co się teraz stało z hubami? Ty kojarzysz ostatnio hubę, żebyś nie, gdzieś nie, widział? Nie, właśnie nie. Ale ja kiedyś też. Mówię, jakbym za mało lata biegałem po lesie. Ja też ściągałem pamiętacie, huby. Pamiętasz, Purpose, jak się chodziło na orzechy laskowe? Oczywiście, że do pamiętam. Do lasu się zbierało. Kurde, jakie to były fajne czasy, no. A teraz wszystko w sklepie, no. No, ale słuchaj, bo dotarliśmy do końca tego takiego ciągu tych domków i tutaj i tam się... jest przepaść. No właśnie, jakaś przepaść. Ja bym zszedł na dół tej przepaści. Ale którędy? No tędy, na ten przykład. Trzymaj blok, bo ponoć jak spadniesz, trzymając blok, to z ci blokiem? Się nic nie stanie. Aha, dobra. Ponoć. Ponoć. Ile ci się stało? Nic. Aha. Ty, ale patrz na to. Biegnę. Jakiś... To co jest taki kamień? No właśnie taki... Może to można wysadzić? Masz bombę? Mam. Znaczy mam dynamit. To rzuć. No to próbuję. Dobra. Jestem za tobą. Itsy bitsy spider. Tam, taram, tam. O, idę. Ty, wysadziło się. Nie wysadziło. Ale odgłos był tak, jakby się wysadziło. Oj, chyba zawołałem panów kolegów. Gdzie? No do? Tutaj. Tu biegnie jeden. Czubuś. O, burza. Ale ten to jakiś z upgrade'em, widzisz? Oni coraz bardziej brzydcy Czemu? Są, nie? Czemu z upgrade'em? No bo oni coraz bardziej brzydcy, nie zauważyłeś tego? No jakoś tak. Bo pamiętasz tam te zombijskie kobiety, to były kiedyś w ubraniu, później były bez ubrania. Teraz to upgrade idzie w bardzo dobrym kierunku. No w ogóle nie były do ludzi podobne, także wiesz. Później byli ci, którzy na początku mieli tylko łapy za sobą, pamiętasz? Później był ich upgrade i jeszcze zamiast łapy mieli latarki. Wiem, gdzie jesteśmy. A ci to w ogóle są, nie wiem jacy. Wiem, gdzie jesteśmy. Czarni. Pokażę ci, gdzie... Tam. Tam jest jacht pewnie w tej wodzie, a tam dalej. Tam na lewo chyba, a tam to myśmy mieszkali. Czekaj, bo tam tu jesteś. Tam. Idziemy nad wodę? No idziemy nad wodę. Bo tam mówię, za tą skałą, tam jeszcze kawałek drogi, tam myśmy kiedyś mieszkali. W sensie, no tam mieliśmy tą wiochę naszą. No idziemy z Purposem na plażę. O, rozgwiazda. No nie można ich podnosić niestety. No szkoda, ale żółwie można zabijać, ale nie ma żółwi. No nie ma żółwiów. Byśmy sobie znowu ty wzięli parę to? Skor. To u mnie ty ponad to! Czy nie? Patrz na niebo, patrz! Tęcza! O tęczy mówisz? No.
No bo tak, budce suflera, ty lubisz też budkę suflera, wiem o tym. Uwielbiam. A po nocy... Przychodzi dzień, a po burzy spokój. Dawno nie śpiewaliśmy. No, tylko że problem polega na tym, że jest ta desynchronizacja. I budzą mnie, tłukąc się do okien. Fajny, Cukowski jest fajny. Mhm. Uwielbiam. To zresztą mój jeden z najukochańszych kawałków budki suflera. Mhm. Jest taki samotny dom? Ja mam dom? Jakieś delikatne teraz lagi. Nie wiem, co jest. To u ciebie ktoś wierci chyba, nie? Któryś z sąsiadów? To na zewnątrz chyba nawet. Gdzieś tam coś remontują w sklepie i tak niesie. Jest taki samotny dom, tak się nazywa? No chyba tak, dokładnie. Ale bardzo fajnie. No, bardzo... Przede wszystkim wtedy słowa miały ogromne znaczenie i nie były takie wypowiedziane wprost. Nie były grafomaniczne. No bo nie mogli. Tak, dokładnie, ale... Wiesz, no, coś za coś, ale to tworzyło też sztukę gdzieś tam, tak? Ale no właśnie kiedyś, nie wiem, z kim ja rozmawiałem na ten temat, właśnie mi się bardziej podobają te utwory właśnie z lat 80. Różne grubo, ja nawet, słuchajcie, punk rocka słuchałem, nie? No ja polskiego też, oczywiście. Między innymi naszego pana Kukiza. To dokładnie. I wtedy, no naprawdę, te słowa w tych utworach, to one dawały przekaz, nie? Ano, na przykład... A teraz to wszystko tak delikatnie... O, ja szczureczko, ty moja, dasz mi skóreczkę, dzięki. Na przykład pan Kukiz ze swoim zespołem ówczesnym AJRL, który śpiewał... Skórę. Stoję na ulicy z nią, stoję twarzą w twarz, ktoś przechodzi, trąca łokciem, wzrokiem pluje w nas. Posłuchajcie sobie ten utwór, bo jest naprawdę... Przedtem mówię, mała, patrz... Cywilizowany świat. A to się akurat niewiele zmieniło. No, tutaj akurat te piosenki niektóre są zawsze były, są i będą na topie i na czasie. Dokładnie, także polecam szczerze posłuchać sobie na przykład właśnie, znaczy generalnie Fali, posłuchać sobie Fali, czyli utworów z Jarocina z lat 80. czy tam nawet 70., które były przeciwko władzy komunistycznej i tak dalej, one, te utwory miały zupełnie inny przekaz, to byli ludzie, którzy spotykali się, zupełnie dokładnie, inny. Tak, to byli ludzie, którzy spotykali się, dzisiaj gwiazdy się tworzą na zasadzie takiej, że ktoś się wypromuje, nagra jeden utwór i jest fajnie, tak, a wtedy gwiazdy się tworzyły zupełnie inaczej, na przykład Skiba, którego dzisiaj możemy uważać za totalnego jakiegoś oszołoma, który tam biega w jakichś dziwnych tych, kiedyś też był oszołomem, tylko że był oszołomem walczącym o wolność Polski, który wykrzykiwał i prowadził wiece tak nielegalne, że siedział kilkukrotnie w pierdlu za to, ale dzięki takim ludziom dzisiaj mówimy po polsku. Także no gdzieś tam naprawdę warto się zagłębić w te czasy i chociażby w no, dzisiejszego, tam już nie chcę wchodzić w tematy polityczne, ale no Pawła Skibek, nie wiem, Kukiza, który no, który kiedyś krzyczał na Jarocinie, że jeżeli kiedykolwiek zajmę się polityką, to naplujcie mi w twarz. Dokładnie, dlatego teraz z domu nie wychodzi. Tak, to, no nie wiem, gdzie my idziemy w ogóle, bo to... No nie, no nie w tamtą stronę, tam są ładne góry, chodź tam. Ale tam jest zima. No dobra, niech będzie. Zobaczymy, co tam słychać w zimie. No i tak jak mówię, no generalnie to zupełnie inne klimaty muzyczne były. Ale mają teraz nasi widzowie możliwość wielką do tego, żeby posłuchania. Myślę, nie, inaczej, bynajmniej ja nie miałem takiej możliwości. Mają no, ja 14-15 lat. Nie było internetu, wszystko się zdobywało na kasetach magnetofonowych z różnych źródeł. Było ciężko. Często gęsto słuchało się programu Trzeciego Polskiego Radia, gdzie były takie audycje właśnie... Niedźwieckiego. Falowskie audycje, gdzie były utwory puszczane bardzo takich nieznanych grup. No bo ja wam powiem szczerze, przykładowo tamten punk rock z tamtych czasów to był taki no, dość agresywny w słownictwie. Naprawdę, oni nie przebierali w słowach. Ale wydźwięk był taki sam, jaki jest teraz niejednokrotnie, nie? Mówili naprawdę o fajnych rzeczach. Była taka grupa przykładowo, nie wiem, Sedes, kojarzycie? Oj nie, Sedes nie kojarzę zupełnie. Sedes, a kojarzysz Naukę głównie? Nie. To znaczy ja generalnie... Farbenlehre? No Farbenlehre to jak najbardziej. No.
Dokładnie. I Generalnie tam to jest, bo ten ruch, to się ruch, tak, ten ruch nazywał się Fala. No, dokładnie. I Fala wyprodukowała tyle niesamowitych zespołów, że wam się nawet nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, że wy znacie 90% rzeczy, o których my mówimy, tylko nie znacie tego z tytułów, a jakby ktoś wam to zaśpiewał, jakby ktoś wam ten, no nie wiem, z Fali jest Republika, jest z Fali. No, dokładnie. Czyli obywatel GC Grzegorz Ciechowa, Grzegorz Ciechowski, czy Ciechowicz? Ciechowski. Ciechowski. Grzegorz Ciechowski, gdzie no biała flaga, gdzie oni są, ci wszyscy moi przyjaciele, to jest właśnie, to jest Fala, to jest ten ruch przeciwko... Piękny utwór, mój jest ten kawałek podłogi, który się odnosił do tego, no... Mój Mr. Zub. Dokładnie, ale wiadomo było, o co chodzi, o czym on śpiewa wtedy. Dokładnie, że to było o Polsce, o... Nie mówcie mi więc, co mam robić, tak? Dokładnie. Mój jest ten kawałek podłogi. Także naprawdę jest dużo takich rzeczy ale ja naprawdę bardziej wolę posłuchać tego. Weźmy na przykład, ja wam pokażę to na takim... Ty, Czubuś tu jest. Jaki Czubuś? No Czubuś. O, jemu nie zimno? No zimno mu chyba, bo łysy taki w ogóle. No, na przykładzie czego? Pamiętasz ONA pewnie, nie? No oczywiście. Pamiętasz ONA, jak zaczynała Chylińska śpiewać, nie? Mhm. Przecież nie mogę go trafić, bo on jakoś dziwnie skacze. No patrz, weź się zatrzymaj, nie idź dalej. Ale on mnie przesuwa, ja nie idę ja dalej. Muszę podejść bliżej. No dobra, mnie się czepił teraz, to weź go tego pacni. Bo ja cięższy jestem. No dobra. I zobaczcie, jak Agnieszka Chylińska zaczęła śpiewać WNA. No, ta muzyka... To on jest jakiś, kurde... Nieśmiertelny. Te dziki tu są! No, on też jakiś jest dziki, bo mnie tłucze i tłucze, no. Padnie wreszcie? No padł. Kurde. Gdzie my dzika zaatakujemy? No pewne. Agnieszka... Coca-Cola z niego wypadła. Naprawdę? No, mówiłem, że otwierajmy sklep. I Agnieszka Chylińska... A, uciekają ty. Nie da się... Chodź, świnko. Mam, zabiłem. Wziąłem skórę. Ja też zabiłem, wziąłem skórę. Może będzie można... No Agnieszka Chylińska. No wtedy jak śpiewała, zupełnie co innego. Zobaczcie, jak się diametralnie zmieniła na obecną chwilę. To znaczy, powiem tak, akurat jeżeli chodzi o Chylińską, to bardzo szanuję ją jako artystkę. I na przykład, nie wiem czy wiesz, że Modern Rocking, ta płyta, która tak została najbardziej zhejtowana, która wiesz tam, no umówmy się, że nie było w tym ani Krztyny Chylińskiej, jaką znamy. No właśnie, o to mi chodzi. Czyli Winna, Kiedy powiem sobie dość. No ale no, Chylińska ma bardzo, bardzo dobre wytłumaczenie według mnie na to. Miałam ochotę nagrać taką płytę. No zgadzam się, że miała ochotę, tylko kwestia jest tego typu, że wiesz, to tak nie do końca rozumiem taką metamorfozę, wiesz? Ale to nie żadna metamorfoza. Bo dla mnie troszeczkę to tak dziwnie. Dla mnie już bardziej te jej obecne utwory i przede wszystkim ta płyta, o której ty mówisz, no już bardziej podeszła tak pod komercję, że... Tak, ale ta jedna. A potem przyszła kolejna płyta, nie wiem, czy słuchałeś jej ostatniej płyty i już jest naprawdę... Tak, no ale widzisz, no czyli jednym słowem jednak fani Chylińskiej lubią ją jednak za to, jaka była. I żeby się nie zmieniała. Tak. I za to ją szanują i to jest właśnie to, dlatego ja uważam, zresztą to się purpostoma się to wszędzie, tak jak my tutaj nagrywamy coś, tworzymy jakieś filmy. Czekaj, jak ona tak po skałach kic, a ja nie mogłem. Dobra, złażę też tam do ciebie. Tak jak my nagrywamy filmy. Myśmy stwierdzili jednoznacznie, my nie będziemy się zmieniać na potrzeby jakiegoś tam czegoś tam, prawda? Jesteśmy cały czas, ja uważam, że jesteśmy cały czas tymi samymi ludźmi. No. I robimy cały czas to samo. I nie, ja nie mam zamiaru się zmienić, bo są trendy takie, żebym ja pojawił się, nasz mówiłem kochany. Właśnie, że Zaraz, macne. Dobra, już i zdet. Poskładany? O ja pierdziele, widziałeś to? No widziałem, łeb mu został. I nie idziemy za trendami, że o, będziemy drzeć gębę na filmach, bo tak trzeba, bo tak robią wszyscy. Nie, po co? Dokładnie. No. To łepety na nic nie zrobisz, bo można go zabrać i tam przyczepić. No ja wiem, pamiętasz, ja wiem, ale ja szukam liści, wiesz, bardziej. Po co ci liście już? No, żeby zrobić sobie zbrojkę. A zbroję? Albo ty zgarnąłeś skórę z tego... No jak?
Ja go zabiłem, a ty zgarnąłeś skórę. Oj, to hello, ja to go nie zabiłem, tak? Tego raz uderzyłeś. Śmiertelny cios był mój. Czekaj, jakie mam jakieś skórki tutaj? Nie mam, mam za to jaszczurki, mam cholerę mięsa. No to jego skóra to jest skóra jaszczurki. Tak to się wyświetla. Znaczy tak, ale ja mam tylko same jaszczurki. To chodźcie, poszukaj. Mam jedną skórę, czekaj, królika, ale to rabi twór? A to nie da się z tego zrobić nic poza tam jakimś... Jedną kość? I nie, aloe seed mam. Czekaj, bo jak dwie rabi twory weźmiesz, to rabi... wychodzi ci... Nie, ale mam tylko jeden rabi twór. Pouch, can be used to collect berries. O, możesz do niego zbierać jagódki. Aha. O, to coś dla ciebie, jak dwie te. Ja myślę, czy tej głowy nie zabrać i do domu nie zanieść i nie powiesić sobie na środku, nie no zrobić tej ściany z trofeum, co? No to dawaj, no to zabieraj. Mam łepetyna. Gdzie żeś pobiegł? Muszę cię zlokalizować. Tak, biegam sobie w tej wewte. Nikogo twojego nie widzę. Jak popaprany. No tu skaczę w miejscu. A widzę teraz. O, czekaj, mam drugiego aligatora. Jest drugi. Idę do to niego. To ja mam trzeciego. Ale mi chciał zaatakować. Skoczył na mnie. Ale czekaj, bo mam jeszcze wariata. O, ja mam trzech wariatów. Naraz. Ja ich tylko usłyszałem, wiesz? O, ja mam ich bardzo dużo wariatów tutaj. Ty, no. Jak ona... Wycofuję do ciebie, bo chyba musimy to załatwić razem. Coś tak chyba czuję. Tak, bo ja zaraz padnę, wiesz? To do wody. Przecież oni w wodzie nas nie no tykają. No właśnie, chyba już ledwo żyję. To idź do wody. Dobra. Jestem w wodzie, muszę wziąć teraz... Ale nie mogę... Pływając nie mogę się... No to chodź tutaj, chodź tu do mnie, bo tu jest kamień. Tu jest kamień w wodzie. Tu jest. Bo jeszcze mnie... Aligator goni. Tak. Dobra, idę do ciebie. Dobra, ja powinienem sobie tu poradzić. Oni są na górze. Oni do końca już są obok mnie, o. Chodź. Wodę wlazła. Chodź, bo ona tam, dokąd może pójść, to pójdzie, a... Kurde, źle poszedłeś, nie w tą stronę. Później nie, idę do ciebie właśnie. No to nie, to w drugą stronę, bo tam cię wołałem, bo tam po drugiej stronie jest kamień, na który można stanąć, który jest, tak powiem, głęboko w wodzie, nie? No, zaraz mnie złożył. No coś mnie walnęło. No, aligator. Padłem. Czekaj, on... co jest? Podniesiesz mnie? No nie mam jak, człowieku, tutaj babka gania pod wodą, aligator wokół ciebie pływa. I będzie pre-restarta, będę musiał, kurde no. Dobra, czekaj, jeszcze? Czekaj, podnoszę jeszcze cię, mam podnoszę 50 cię! Sekund. Dobra, dzięki. Kurde, czekaj, bo one tutaj, ty coś tu... Kurna, dzięki, schodź do mnie. No staram się. Bo nie w tą stronę poszedłeś. Myślisz, że ja się nie staram? Dobra. Starasz, a teraz chodź do mnie jak najszybciej. Dobra, idę już na bloku, jestem. Gdzie to było? No stałem na takim fajnym kamieniu wewnątrz w wodzie, no i oni by tam nie weszli. Czekaj, ja już się teraz uleczę. Dobra, już. O, tutaj już. Jestem. Już jest. Już uleczyłem się. No dobra, no ale... Tak o, burza. Trzeba wracać do domu jak najszybciej. No tak. Bo ja chciałem sobie skórę zgarnąć. No to później, bo... Dobra, idziemy do domu. O, czekaj, bo wyszedłem, a akurat stoi jeden. No to czemu brzegiem nie idziemy? Dobra, to idę, sorry. Bo mea culpa. Bez lightera to tak... No lighter to weźmie tą dzidę i nic tego, nic owego, 17 już nie ma, nie? Czyli tam... O ja pierdziu, tu się coś zmieniło, panie kolego. Co się zmieniło? Właśnie se dwóch dyga przez środek jeziora. Czyli oni już pływają? Tak. No mówiłem, że są po upgrade'zie. Ja nie chciałeś wierzyć. To nie fajnie. Uważaj, bo goni za tobą aligator. A ja muszę trochę pospacerować, a nie mogę biec. Siema. Bo mam ten. Bo mam zmęczenie, wiesz? Zabiłeś go? To oddaj skórę. O nie, zabiłeś go. Jakim cudem? Lata dalej. Widziałeś go? Teraz go chyba zabiłeś. Jest, zabiłem go. To zgarnąłem skórę. I zgarnąłem mięso. Dobra, lecimy. Ale dziko. Dostał tyle strzałów. Ale mi się wydaje, że troszeczkę jakby też delikatnie poszło coś graficznie. W kierunku graficzki, nie? Tak, mam... Widzisz, jak refleksy odbicia? Tak. Świetnie to wygląda. No, to jest fajne. Dobra, idziemy do domu? Tak jest, czekaj, muszę wszamać coś, bo nie zajdę daleko. No ja właśnie też widzę, że coś... Ale mam tylko jednego batonika, ale mam dużo mięsa. I to mi już wystarczy, żeby dotrzeć do domku. A w domku ognisko, w domku... A w ogóle to się chyba lighter lekko zdziwi, jak zobaczy, że... Co? No, że
No, że został sam w tamtej wiosce, no. A, kurde, czekaj, bo tu jest ten. No tu jest ta dziura. Krater, no. To musimy tak go obejrzeć. A ktoś mi pisał, że wejście do tego krateru jest przez jakiś kanion, czy przez coś, czy przez grotę. Tak, tak, tak. No to już tam kiedyś byliśmy, no. To jest to miejsce, gdzie są te drzwi metalowe, pamiętasz? Ty poszłeś tamtą stronę, ja w tą stronę, dobra. No. Dobra, to każdy będzie mógł sobie obejrzeć co innego, będzie chciał. Te żelazne drzwi, co tam są, te wielkie takie, kojarzysz, to... No, no, no. To tam ten dół. Tak, tylko że myśmy się tam zatrzymali przed jednym przepłynięciem podwodnym, pamiętasz? No bo nie mieliśmy tego. No tak, nie mieliśmy tego. Badziewstwa do oddychania pod wodą. Dokładnie tak. Idź, dżingisku do domku. O matko. Bo to się ciemno robi. Ja nie wiem, w co ja wpadłem teraz. Jakąś wodę. Ten kawałek podłogi. Ty już dobiegłeś do domu? Nie, jeszcze widzę. No prawie, prawie. No zbliżamy się teraz do siebie. Tak? No dobra. No dobra, słuchajcie, to co? Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się. I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia do kolejnego razu. Yo, na razie. Cześć.